Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Witam was i naszych przyjaciół w Kropelce Radości. Zapraszam do dziękczynienia za to, że obok naszej Mamy Ziemskiej mamy także drugą Mamę, Matkę Bożą. I podziękujemy jej, że na Jasnej Górze ciągle jest razem z nami, śpiewając Czarną Madonnę. Złóżcie ładnie ręce, pomyślcie o tym, że Matka Boża nas kocha. Wyśpiewajmy jej pieśń miłości. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na niej cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś matczyną jej opiekę oddał się. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. O, pozwól, czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć. Tylko usiądźmy. Kiedy katechizowałem dzieci, podczas przerwy, przechodząc korytarzem, usłyszałem taką rozmowę, bardzo wstrząsającą. Opowiadały dzieci o tym, jakie mają maskotki, jakie prezenty. Jeden mówi, no ja mam najpiękniejszy zegarek, jaki otrzymałem z racji pierwszej komunii świętej. To jest mój najcenniejszy dar. Drugi mówi, a ja mam tak ukochanego psa, który jest mi tak wierny, że czasem nawet skarcę go, a on się na mnie nie obraża. Inni mówili o rybach w akwarium, o chomiku, dziewczynki o sukienkach, maskotka, nie wiadomo o czym, bo to wszystko były ich najcenniejsze dary i prezenty. A jedna z dziewczynek mówi, słuchajcie, wstydzę się za was. Uważam, że najcenniejszym naszym darem to są rodzice, a w nich mamusia. Tak, bo dzięki naszej mamusi to ja istnieję, moi bracia i siostry. I mama jest tak blisko każdego człowieka, że jak mi mówiła mamusia o tym, do trzeciego roku życia małe dziecko potrzebuje nawet zapachu mamusi. Tak jest związane z jej nawet ciałem. I to prawda, kochani. Chcielibyśmy dzisiaj naszym mamom podziękować za to, że są tak blisko każdego z nas i że starają się uczyć nas miłości, same kochając każde swoje dziecko. Przecież wiemy o tym, jakie czynności wykonują nasze mamy. Gdyby nie ich troska, to byśmy byli brudni, chodzili w ubraniach czasem woniących nieczystością. To ona pierze czy pomaga nam w tym, żebyśmy my zachowali higienę ciała. Dzięki naszej mamusi nie jesteśmy głodni, kochani. Ja wiem, że się włączamy także w pracę kulinarną, ale mama najlepiej gotuje. I ja często, kiedy jestem na posiłku takim proszonym, ciągle wracam do tych przysmaków mamusi, która świetnie gotowała i nawet też pytała mnie, co byś dzisiaj zjadł, na co masz ochotę. To jest właśnie serce matki, które potrafi nawet zaspokoić nasze pragnienia głodu. Także, moi drodzy, piękną piosenkę słyszałem Mieczysława Foga, że jedynie serce matki bije rytmem miłości. Jakże trudno żyć, kiedy to serce matczyne przestaje bić. A Irena Santor w refrenie piosenki, którą dedykowała swojej mamie, mówi, że w gnieździe matczynych rąk czuła się najbezpieczniej. Z kolei Wojtek Mynarski skanduje, nie ma jak u mamy ciepły piec, suchy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Moglibyśmy o tych piosenkach wiele mówić. Wszystkie piosenkarze dedykują swoim mamom. A jakże trudno żyć, kiedy to serce mamy przestanie bić. Ja pamiętam, kiedy byłem w pierwszej klasie, mojej koleżance Celce umarła mamusia. Jakże te dzieci rozpaczały. Celka miała jeszcze siostrę Elę i brata Antka. Dopiero kiedy już było po pogrzebie pani Suligowej, Celka do mnie mówi,
ty wiesz, że jak mam kłopoty, to biegnę na cmentarz, tam się wypłaczę przy grobie mamusi. Dopiero przy celce zrozumiałem, jak bliska jest mamusia każdemu człowiekowi. Dlatego nie dziwi nas, że Pan Jezus też ma swoją mamę. Matka Pana Jezusa to Maryja, która tak jak nasza mama przy 9 miesięcy nosiła go w sobie, potem Betlejem urodziła i starała się przez 30 lat spełniać tę misję w rodzinie nazaretańskiej, jaką spełnia każda mama, jaką każda mama spełnia. A w szczególny sposób Matka Boża już uprzedza tę prawdę, że będzie także naszą mamą, kiedy na początku działalności Pana Jezusa, kiedy są zaproszeni do Kany Galilejskiej na wesele, oczyma matki zauważa, że brakuje wina. Pamiętacie, prawda? I mówi do Pana Jezusa, synu, wina nie mają. I Pan Jezus pierwszy znak pokazuje właśnie na weselu w Kanie Galilejskiej, że zamienia wodę w wino, by przypomnieć nam przez Matkę Bożą, że najcenniejszym darem od Boga jest rodzina, a w tej rodzinie matka. Ale szczególnie przeżywamy wdzięczność Matce Bożej, kiedy apostołowie zdradzają Pana Jezusa, gdy niesie krzyż na Kalwarię, nie ma ich, a Matka Boża idzie za Panem Jezusem niosącym krzyż i święty Jan, który jest naocznym świadkiem konania Pana Jezusa, mówi, że pod krzyżem stoi Matka Boża. Współcierpi z Panem Jezusem, chociaż nie musiała cierpieć, by powiedzieć, synu, jestem z Tobą i z Tobą dokonuje odkupienia wszystkich ludzi. I w testamencie, jak pamiętacie, Pan Jezus zostawia nam Matkę Bożą, że była mamusią każdego z nas. Wskazuje na swoją mamę i mówi, niech ona będzie waszą matką. Dzielę się tym cennym skarbem z wami. Niech Maryja będzie także i waszą mamą. Dlatego też mamy dwie mamy. Tę, która nas urodziła i Matkę Bożą. A jak pamiętamy, trzecią matką jest Polska, nasza ojczyzna. I Matka Boża spełnia misję matki. Gdy Jezus wstępuje do nieba, Matka Boża troszczy się o apostołów, umacnia ich swoim świadectwem wierności Panu Jezusowi. Matka Boża, kiedy jest zesłanie Ducha Świętego, jest razem z apostołami, by troszczyć się o Kościół. Dlatego nazywamy także Matkę Bożą Matką Kościoła w tej litanii loretańskiej. Matką Kościoła, matką wszystkich ludzi, którzy należą do rodziny Pana Jezusa. I patrzcie, kochani, jaka jest wspaniała Matka Boża. Przecież, kiedy zostanie poczęta przez swoją matkę i swojego ojca, nie ma grzechu pierwszych ludzi. Jest niepokalanie poczęta, czyli nie ma grzechu pierworodnego. A skoro nie ma grzechu pierworodnego, to nie podlega śmierci. A jednak chce cierpieć, by ze swoim synem zbawić i odkupić każdego człowieka. I to niepokalane poczęcie jest wielkim wyróżnieniem Matki Bożej. Jest jedynym człowiekiem, który nie ma grzechu pierworodnego, ale ona ciągle stąpa po ziemi i chce być matką każdego człowieka. I także w naszej modlitwie różańcowej oddajemy cześć Matce Bożej, która w niebie zostanie ukoronowana na Królowę Nieba i Ziemi. Przypomina nam o tym także miejsce, gdzie Matka Boża w szczególny sposób kontaktuje się z ludźmi. Bo chociaż Matka Boża z duszą i ciałem została wzięta do nieba, to jednak nie chce przebywać w niebie, a znakiem obecności jej w życiu każdego człowieka są miejsca, gdzie kontaktuje się z ludźmi. Znamy takie miejsce. 100 lat temu Matka Boża pokazuje się w Fatimie Frankowi, Hiacyncie i Łucji, prawda? I do czego nawołuje, pamiętacie? Proszę. Do odmawiania różańca. Tak, tak, żebyśmy odmawiali różaniec i nawracali się ciągle. I tę właśnie troskę Matki Bożej przekazują pastuszkowie Hiacynta, Franek i Łucja. Już 100 lat jest od tych wydarzeń. Ale kochani, wcześniej
140 lat temu Matka Boża także ukazuje się dwom dziewczynkom w Giedrzwałdzie. 140 lat temu, 40 lat przed Fatimą. I Matka Boża mówi w języku polskim do tych dziewczynek. Także no, wynosi język polski, prawda? A także prosi o to, żeby ludzie nawracali się i odmawiali różaniec. Także Matka Boża w XVI wieku pokazuje się Indianinowi w Guadalupe i też mówi o wartości życia, że nie wolno składać ludzi w ofierze Panu Bogu, bo życie jest darem od Pana Boga, ale Pan Bóg nie chce, by dla Niego zabijano ludzi. Już wtedy staje w obronie życia, także życia poczętego. Wreszcie Matka Boża także w Lourdes, Bernadecie Subiru, mówi: jestem razem z wami i będę z wami przez cały czas, aż do skończenia świata. I też jest ważne miejsce objawień Matki Bożej w La Salette, gdzie dwojku pastuszkom się Matka Boża także ukazuje, by ich przekazywać swoje sprawy. Więc widzicie sami, jaki jest paradoks dziwny, że chociaż Matka Boża by nie musiała cierpieć czy przejmować się nami, chociaż jest królową nieba i ziemi, to jednak zostaje z nami, a w szczególny sposób dziękujemy Matce Bożej, że jest królową naszego narodu, królową Polski. To właśnie w ubiegłym roku obchodziliśmy sześćsetlecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami, jakie ofiarował papież Matce Bożej. Już 300 lat upłynęło od tej koronacji i na Jasnej Górze obchodziliśmy 26 sierpnia wielkie wydarzenie w ubiegłym roku, gdzie razem z biskupami przedstawiciele wszystkich prawie parafii dziękowali za to, że Matka Boża od 6 wieków jest na Jasnej Górze obecna w tym obrazie jasnogórskim, a 300 lat nosi na głowie korony, jakie dał jej papież, by była naszą matką i naszą królową. Za to winniśmy z całego serca Matce Bożej podziękować. Stąd, kochani, ja się tak cieszę, że jest dużo kapliczek czy kościołek poświęconych Matce Bożej. Może znacie takie inne sanktuaria maryjne oprócz Częstochowskiego Sanktuarium i w Giedrzwałdzie. Jest Matka Boża w szczególny sposób czczona. Proszę. W Kalwarii Żebrzydowskiej. Pięknie, tak. Gdzie jeszcze? Proszę. Kalwarii Pacławskiej. Tak. Jakie znacie jeszcze miejsce obecności Matki Bożej? W Gidlach. Także Matka Boża. No i oczywiście ważne takie miejsce z maleńkiego obrazka Matka Boża nas mówi. W Licheniu, prawda? Wszędzie Matka Boża chce mi powiedzieć: jestem z wami. Chociaż jestem królową, to pragnę być przede wszystkim matką. Bo królowanie Matki Bożej polega na trosce i służeniu każdemu z nas. Królowie na ogół chcą, żebyśmy im służyć, prawda? Poddanych swoich mają, którzy ich utrzymują. A Matka Boża odnosi inaczej. Matka Boża chce nam służyć, chociaż jest naszą Matką i Królową. Za to chcielibyśmy z całego serca Matce Bożej podziękować. Dobrze, że oprócz ziemskiej naszej mamy, mamy drugą Matkę w niebie, którą także bardzo kochamy. Za to podziękujemy w piosence. Powstańcie. Pomyślcie o tym, że Matka Boża jest także naszą Matką i Królową. Oprócz ziemskiej naszej mamy, mamy drugą Matkę w niebie i tę drugą też kochamy. Ona modli się za ciebie. Gdy ci źle jest na tym świecie, nie lamentuj, módl się w czas. Każde dziecko wie, że przecież Matka Boża kocha nas. Każde dziecko wie, że przecież Matka Boża kocha nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zapłać. Szczęść Boże, kochani, do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie, wakacyjnie witam i pozdrawiam wszystkich najmłodszych widzów telewizji Trwam. Nasze cotygodniowe spotkanie w Kropelce Radości. Bardzo gorąco dziękujemy księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi za poprowadzenie dzisiejszej katechezy. A przed nami jeszcze dwie części naszego spotkania, konkurs z nagrodami. Będziemy zabierać się za naszą konkursową krzyżówkę oraz spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych dzieci. 12 konkursowych haseł w naszej krzyżówce dzisiaj do rozszyfrowania. Zasady konkursu zawsze takie same. Najpierw wybieramy numer telefonu do naszego studia, kiedy się dodzwonimy, numer konkursowej zagadki. Przypominam numery telefonów 56 657 0011 Polska Północna, Polska Południowa, 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zagranica 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048. Wskakujemy do naszej krzyżówki. Bardzo proszę, widzimy ją naszych telewizorów. Przypominam wam, kochani, o pewnych miejscach, które nazywamy skrzyżowaniami. To są miejsca, w których mogą się pojawić literki przez osobę, która przed nami prawidłowo rozszyfrowała konkursową zagadkę. Jeszcze słowo o nagrodzie do tych wszystkich, którzy prawidłowo odpowiedzą na nasze konkursowe zagadki. Wyślemy pocztą książkę wydaną, zatytułowaną Przyjaciele Boga. A zatem wszystkie informacje zasadnicze, organizacyjne przypomnieliśmy sobie. Jeszcze jedna ważna sprawa, informacja dla wszystkich zwycięzców, którzy odpowiedzą prawidłowo na nasze konkursowe zagadki. Wysyłamy nasze dane adresowe na adres mailowy kropelka@tvmyślnik.trwam.pl, abyśmy my mogli do was jak najszybciej wysłać nagrody. A zatem rozpoczynamy rozwiązywanie naszej konkursowej krzyżówki. Bardzo proszę, Kropelka Radości. Halo? Halo? Halo, halo. Jak masz na imię? Ania. Aniu, ile masz lat i skąd dzwonisz? Mam 11 lat i dzwonię z Wąbrzeźna. Pozdrawiamy całe piękne Wąbrzeźno i wskakujemy do naszej krzyżówki. Ona jest cała pusta, bo jesteś pierwszą osobą, która dodzwoniła się do naszego konkursu. Czekam teraz na twoją decyzję. Który numer wybierzesz? Dwa. Zagadka numer dwa. Bardzo proszę, zaznaczamy dwójkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Z czterech liter składa się prawidłowa odpowiedź. Aniu, czy jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Oto nasza zagadka. Są wysokie, skaliste, pokryte lasami. Poznać je możemy, wędrując szlakami. Góry. Wpisujemy. Świetnie, tak jest. To są góry. Aniu, wędrowałaś kiedyś po górach? Tak, raz. Piękne widoki i wspomnienia, co? Tak. Jakie masz plany wakacyjne, Aniu? Co będziesz robić? Do Warszawy chcę rodzinnie pojechać. Odwiedzić naszą stolicę, prawda? Tak. Aniu, czekam teraz na twoje pozdrowienia. Kogo chciałabyś pozdrowić? Mamę, tatę, siostrę, całą rodzinę i moją przyjaciółkę Julkę wraz z rodziną. Pięknie ciebie pozdrawiam. Życzę oczywiście pięknych wakacyjnych planów, wspomnień. Mamy trochę więcej czasu na zabawę i spotkania z naszymi kolegami i koleżankami, więc niech to będzie także dobry czas. Wszystkiego dobrego, niech żyje Wąbrzeźno. Dziękuję. Trzymaj się dzielnie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękujemy Ani. Pierwsze konkursowe pytanie już za nami. To zagadka numer dwa. Oczekuję na kolejne telefony. Zabieramy się solidnie za pracę. Wiem, że trwają wakacje i mamy różnego rodzaju inne wakacyjne plany, ale mam nadzieję, że nasi najmłodsi widzowie są razem z nami. Już za chwilę odbiorę kolejny telefon. Aniu, proszę ciebie, abyś swoje dane adresowe wysłała do nas mailem. Korzystamy z adresu naszego programu kropelka@tvmyślnik.trwam.pl.
@trwam.pl, a my do ciebie wyślemy nagrodę książkową. Dzisiaj jest to książka Przyjaciele Boga. Przypominam numery telefonów do naszego programu, do Kropelki Radości. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Halo, halo? Halo? Jak masz na imię? Madzia. Madziu, proszę, wycisz całkowicie telewizor i rozmawiajmy tylko przez telefon, dobrze? Halo? Madziu, wycisz telewizor. Trzeba wyciszyć całkowicie telewizor. O, świetnie. Słyszymy się teraz dobrze? Tak. Ile masz lat, Madziu? 9. Skąd do nas dzwonisz? Z Zawadki. Oto nasza krzyżówka. Mamy zajętą dwójkę, a zatem możesz wybrać jedynkę albo od trójki do dwunastki. Czy już coś upatrzyłaś dla siebie? Jedynkę. Bardzo proszę, zaznaczamy jedynkę. Pamiętaj o skrzyżowaniu, czyli w drugim polu mamy już odkrytą spółgłoskę R. Jest to dla nas duże ułatwienie. Madziu, czy mogę czytać zagadkę? Tak. Zagadka numer jeden dla Madzi. Kiedy żeglarz żegluje po wzburzonej fali, cieszy się, gdy wreszcie ujrzy go w oddali. Powtórzę raz jeszcze. Kiedy żeglarz żegluje po wzburzonej fali, cieszy się, gdy wreszcie ujrzy go w oddali. Kiedy żeglarz żegluje po wzburzonej fali, cieszy się, gdy wreszcie ujrzy go w oddali. Co może zobaczyć żeglarz, który jest na statku i wypatruje oczekiwanego lądu? Jak nazywa się ta linia lądu, która łączy ląd z morzem? Brzeg. Pytasz się, czy odpowiadasz? Odpowiadam. A my wpisujemy. Madziu, tak jest, to jest brzeg, kiedy przez wiele dni czy tygodni marynarz, żeglarz pływa statkiem i zobaczy linię brzegową, to jest przeszczęśliwy, bo wie, że już jest blisko portu, do którego zmierza. To bardzo dobra odpowiedź. Czekam na twoje pozdrowienia. Kogo chciałabyś pozdrowić? Babcię, dziadka, mamę, tatę, Agnieszkę, Weronikę. Telewizję Trwam, Radio Maryja, księdza, pana, który mnie połączył, moją koleżankę Paulę. Madziu, a kto tobie tam kibicował? Bo słyszałem taki głos, który próbował ci pomóc rozszyfrować tą trudną babcia zagadkę. Dziadek. Babcia, jak ma na imię? Babcia Hela. A dziadek? Jan. Serdecznie pozdrawiamy babcię, dziadka i ciebie i życzymy wam dobrego dnia. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. I oczywiście także do ciebie wysyłamy nagrodę pocztą. Czekamy na twój adres. Wyślij go na maila kropelka@tvmyślniktrwam.pl. Bardzo proszę, Kropelka Radości. Halo? Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił? Amelka. Amelko, ile masz lat? 11. Skąd dzwonisz? Suwałk. Jak lecą wakacje? Co się dzieje ciekawego u ciebie? Wszystko dobrze. Świetnie. Oto nasza krzyżówka. Pozdrawiamy piękne Suwałki przy okazji. Jedynka i dwójka zajęte. A zatem od trójki do dwunastki. Amelko, który numer dla ciebie? 5. Zaznaczamy piątkę. 1, 2, 3, 4, 4 litery. I ponownie to będzie taka
morska zagadka po tym brzegu, marynarzu i żeglowaniu. No, czeka pod numerem 5 kolejna marynistyczna zagadka. Jesteś gotowa, Amelko? Tak. Uwaga, uwaga. Jaki biały ptak lubi morskie szlaki? Mewa. Próbujemy. To jest nadmorska mewa. Oczywiście spotykamy ją na plażach, kiedy odwiedzamy miejscowości nadmorskie. Amelko, czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam siostrę, rodziców i babcię. Dziękuję pięknie. Ja pozdrawiam ciebie, raz jeszcze Suwałki i wszystkich twoich przyjaciół i całą twoją rodzinkę. Dobrego dnia życzę. Z Panem Bogiem. Z Bogiem. Amelko, wyślij do nas swoje dane adresowe @tv-trwam.pl. Bardzo proszę, telewizja Trwam, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, kto jest z nami? Hania. Ile masz lat, Haniu? 8. 8. Skąd do nas dzwonisz? Orzechówki. Pozdrawiamy Orzechówkę. Haniu, wskakujemy do naszej krzyżówki. Jedynka, dwójka i piątka już za nami. Co dla ciebie? 10. Bardzo proszę. Tutaj bardzo się skryło tak koło mnie. 1, 2, 3, 4. Z 4 liter składa się prawidłowa odpowiedź. Zaczynamy, Haniu? Tak. Uwaga, uwaga. Spieniona po długim brzegu przybyła wreszcie do brzegu. Ala. Wpisujemy. Tak jest. Spieniona po długim biegu przybiła wreszcie do brzegu. To jest fala i to jest bardzo dobra odpowiedź. Brawa dla ciebie. Dla ciebie zabrzmiały także nasze konkursowe fanfary. Czekam teraz, Haniu, na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Kuzynkę, Antosię, babcię, prababcię, mamę, tatę, ciocię i wujka, księdza prowadzącego. Pięknie, dziękuję. Haniu, jakie masz plany na dzisiaj? Co będziesz robić? Może pojadę na basen. A, proszę bardzo, więc życzę tobie pięknego, wakacyjnego dnia. Życzę tobie tego, co dobre. Trzymaj się dzielnie. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pięknie dziękujemy Hani. Haniu, także czekamy na twoje dane adresowe. Wyślij je do nas mailem @tv-trwam.pl, a my do ciebie wyślemy nagrodę. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Janek. Jasiu, ile masz lat? 10. Skąd do nas dzwonisz? Poznania. Pozdrawiamy Poznań i poznańskie koziołki, które się czasami bodą, prawda? Mhm. Jasiu, oto nasza krzyżówka. Mamy zajętą 1, 2, 5 i 10. Który numer dla ciebie? 7. Bardzo proszę o zaznaczenie 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Z 6 liter składa się prawidłowa odpowiedź. Zaczynamy od tego pola ciemniejszego i wpisujemy literki w pozycji pionowej, idąc na sam dół. Janku, zaczynamy? Mhm. Uwaga, uwaga. Oto zagadka numer 7. W piaskownicy jest go mniej niż na każdej plaży. Plażowiczów w skwarny dzień w bose stopy parzy. Piasek. Próbujemy wpisać. Świetnie, tak jest, to jest piasek, wszystko się zgadza, w piaskownicy jest go mniej niż na każdej plaży, plażowiczów w skwarny dzień w bose stopy parzy. Wszystko się zgadza, bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź, fanfary dla ciebie, gratulacje dla ciebie, a teraz czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Moją mamę Anię, tatę Dominika, kuzynę Huberta i całą rodzinę. Pięknie, dziękuję. Janku, masz jakieś plany na dzisiejszy dzień wakacyjny? Co będziesz robił? Dzisiaj pojedziemy na działkę z ciocią. Pięknie. Życzę tobie pięknego, wakacyjnego dnia na działce i pozdrawiaj także od nas, od telewizji Trwam, całą swoją rodzinkę. Dobrze? Dobrze.
Bóg zapłać, Janku, z Panem Bogiem. Kochani przyjaciele, my już za chwilę powrócimy do rozwiązywania naszej krzyżówki. Natomiast teraz chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, a szczególnie wszystkie dzieci. Trwają wakacje. Mam nadzieję, że dobrze i radośnie je spędzacie. Ale oczywiście nie chcemy zapominać o naszej codziennej modlitwie różańcowej. O tym, aby także zachęcać tych, których teraz spotykamy, poznajemy, nowe koleżanki i nowych kolegów do wspólnej modlitwy różańcowej, aby mówić im także o wezwaniu, jakie Maryja skierowała w Fatimie, wezwaniu do modlitwy różańcowej. I już właśnie zbliża się rocznica kolejnego objawienia Matki Bożej w Fatimie. 13 lipca Matka Boża po raz kolejny ukazała się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Posłuchajcie, co wtedy im powiedziała i co takiego się wydarzyło. Matka Boża powiedziała: chcę, abyście przyszli tutaj 13 następnego miesiąca, abyście nadal odmawiali codziennie różaniec ku czci Matki Bożej Różańcowej, aby uprosić pokój na świecie i koniec wojny. Odrzekłam wtedy: chciałabym Panią poprosić, aby Pani nam powiedziała, kim Pani jest. Oraz żeby Pani zrobiła jakiś cud, by wszyscy mogli uwierzyć, że Pani się nam ukazuje. Przychodźcie nadal co miesiąc. W październiku powiem, kim jestem, czego chcę i uczynię cud, który wszyscy zobaczą, aby ludzie mogli uwierzyć. Mówiła dalej: umartwiajcie się w intencji grzeszników i odmawiajcie często, zwłaszcza po jakimś umartwieniu: o mój Jezu, to z miłości ku Tobie, o nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za popełnione grzechy, raniące niepokalane serce Maryi. Mówiąc te ostatnie słowa, Maryja rozłożyła ręce. Strumień światła zdawał się przenikać ziemię. Zobaczyliśmy wtedy jakby ocean ognia i zanurzone w tym ogniu diabły i dusze, które były przezroczyste, czarne lub brązowe, o ludzkich kształtach. Unosiły się w tej pożodze, krzycząc i jęcząc z bólu i rozpaczy. To było tak przerażające, że drżeliśmy ze strachu. Po wizji Matka Boża przemówiła do nas z wielką dobrocią i smutkiem. Widzieliście piekło, do którego dostają się dusze nieszczęśliwych grzeszników. Aby je ratować, Pan Bóg chce rozszerzyć na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Jeśli ludzie spełnią to, co mówię, wiele dusz zostanie uratowanych i nastąpi pokój. Wojna się skończy. Jeśli jednak ludzie nie zaprzestaną obrażać Boga, zacznie się inna wojna, jeszcze gorsza. Aby nie dopuścić do tego, przychodzę prosić o poświęcenie Rosji mojemu niepokalanemu sercu.
i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Jeśli moje prośby zostaną spełnione, Rosja się nawróci i nastanie pokój. W przeciwnym razie Rosja rozpowszechni po całym świecie swoje błędy, wywołujące wojny i prześladowanie Kościoła. Ostatecznie moje niepokalane serce zatriumfuje. Rosja się nawróci i przez jakiś czas pokój zapanuje na świecie. Tak dzieci 13 lipca miały wizję piekła. Tak bardzo się przejęły tym, co zobaczyły i słowami Matki Bożej, że od tego momentu z jeszcze większą gorliwością i wytrwałością odmawiały codziennie różaniec właśnie w intencji nawrócenia grzeszników, aby ratować dusze ludzi przed piekłem, aby podejmować także w tej intencji różne umartwienia. Dlatego odpowiedzmy całym sercem na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, modląc się o pokój i o nawrócenie grzeszników. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy Magdzie Buczek, założycielce podwórkowych kółek różańcowych, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Kochani, powracamy do rozwiązywania naszej konkursowej krzyżówki. Odbiorę telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże, jak masz na imię? Jaś. Jasiu, ile masz lat? 7. Skąd do nas dzwonisz? Z jakiej miejscowości? Z Łodzi. Pozdrawiamy całą Łódź. I wskakujemy do naszej krzyżówki. Bardzo proszę, Janku, mamy zajętą jedynkę, dwójkę, piątkę, siódemkę, dziesiątkę. Który numer dla ciebie? Czwórka. Czwórkę. Bardzo proszę o zaznaczenie czwórki. Znamy jedną literkę, to jest przedostatnia literka, jest nią samogłoska E. Jasiu, mogę czytać zagadkę? Tak. Uwaga. Nie zastuka, chociaż co dzień poprzez szybkę do nas wchodzi. Nie zastuka, chociaż co dzień poprzez szybkę do nas wchodzi. Szybkę mamy w oknach, co wchodzi przez okna i nie puka, nie zastuka. No słońce jest bardzo blisko, tam ktoś podpowiada. I są słońca, no właśnie co? I one wchodzą. Próbujemy. Tak jest, to jest promień. Coś tam, uważaj Jasiu, bo policzkiem włączasz poszczególne przyciski w telefonie bezdotykowym. To jest promień, nie zastuka, chociaż co dzień poprzez szybkę do nas wchodzi. Wchodzą promienie słońca, na które po jesienno-zimowym okresie bardzo, bardzo czekamy. Janku, kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, Tosiek, moją kuzynkę, Franka, mojego kuzyna, księdza prowadzącego. Ciocia Teresa i babcia Józia. A kto tam, Janku, razem z tobą jest? Kto tobie kibicował? Babcia i dziadek. Babcia, jak ma na imię? Babcia Ewa. A dziadek?
Jadek Wiesiu. Pozdrawiamy babcię, dziadka, ciebie i całą twoją rodzinę. Wszystkiego dobrego, Janku. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. I oczywiście czekamy na twój adres. Wyślij go do nas mailem. kropelka@tv-trwam.pl. A my do ciebie, Janku, wyślemy nagrodę w dzisiejszym programie. Jest to książka zatytułowana Przyjaciele Boga. Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił? Karol. Witam ciebie, Karolu. Wskakujemy do naszej krzyżówki. Mianowicie, została mi trójka, szóstka, ósemka, dziewiątka, jedenastka albo dwunastka. Jedenastka. Bardzo proszę o zaznaczenie jedenastki. W tej sytuacji znamy dwie literki, spółgłoskę S i kończymy samogłoską A. Zaczynamy, Karolu? Tak. Uwaga, uwaga, jedenastka. Zamieszkana lub bezludna, mała albo spora, gdzieś na środku oceanu, morza lub jeziora. Wyspa. Próbujemy. Brawa dla ciebie, gratulacje dla ciebie. Karol dzwoni z okolicy Limanowej, dlatego teraz czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tata, ojca prowadzącego z telewizji Trwam, księdza biskupa Antoniego Długosza i Madzie Butrek. Pięknie, dziękujemy, Karolu. Także ciebie pozdrawiamy, życzymy dobrego dnia i oczywiście jako częsty bywalec Kropelki Radości wiesz, że trzeba napisać mailem swój adres. Czekam kropelka@tv-trwam.pl. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Kropelka Radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, kto jest z nami? Mam na imię Weronika. Weronka, ile masz lat? 11. Skąd do nas dzwonisz? Słupiec Świętokrzyskie. Piękne tereny, bardzo proszę. Weroniko, wskakujemy do naszej krzyżówki. Została mi trójka, szóstka, ósemka, dziewiątka albo dwunastka. No to trójka. Trójka, bardzo proszę, zaznaczamy trójkę. Pamiętaj o jednej odkrytej literce. W drugim polu widzimy samogłoskę O. Zaczynamy? Zaczynamy, Weroniko? Tak. Uwaga, uwaga. Miejsce w rzece lub strumieniu, w którym dno się tak układa, że płynąca po nim woda z wielkim hukiem na dół spada. Powtórzę raz jeszcze, skup się. Miejsce w rzece lub strumieniu, w którym dno się tak układa, że płynąca po nim woda z wielkim hukiem na dół spada. Miejsce w rzece lub strumieniu. Pięć, cztery, trzy, dwa. Nie wiem. 1-0. Niestety nie udało się, ale serdecznie pozdrawiamy i także tobie, Weroniko, i towarzyszącym tobie osobom życzymy dobrego, pięknego dnia. Myślę, że odpowiedź jest dość prosta, dlatego starałem się nie podpowiadać tobie. Pozdrawiam serdecznie. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo? Halo, halo? No i komuś chyba zabrakło odwagi, czasami jakaś taka trema zżera. Czekamy do odpowiedniego momentu, a kiedy się już dostaniemy na antenę i możemy rozmawiać, wziąć udział w konkursie, to brakuje nam odwagi i rozłączamy się. 56 657 00 11 to numer telefonu dla dzieci z Polski Północnej, 56 657 00 12 z Polski Południowej. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300.
400 i 536 600 400. Zagranica 56 657 00 13 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048. Czekam na wasze telefony i oczywiście przypominam o trójce, z którą nasza koleżanka sobie nie poradziła. Bardzo proszę, halo? Jestem. Halo, halo? Tak. Kogo witamy? Jak masz na imię? Janek. Janku, ile masz lat? 11. Skąd do nas dzwonisz? Krakowa. To już trzeci Janek, który dodzwonił się dzisiaj do Kropelki Radości. Tym razem kłaniamy się nisko królewskiemu Krakowowi, przepięknemu Krakowowi. Janku, wracasz do trójki, czy wybierasz inny numer? Wracam do trójki. Bardzo proszę, pokażmy naszą krzyżówkę. Jedna znana literka w drugim polu to samogłoska O. Czytam raz jeszcze zagadkę. Miejsce w rzece lub strumieniu, w którym dno się tak układa, że płynąca po nim woda z wielkim hukiem na dół spada. Woda spada. Próbujemy? Próbujemy. Tak jest, to jest wodospad i mam nadzieję, że Weronika teraz przeciera oczy ze zdumienia, bo zagadka była dość logiczna i dość prosta. Janku, gratulacje dla ciebie fanfary. Czekam teraz na pozdrowienia, które popłyną od ciebie z Krakowa. Bardzo proszę. No to pozdrawiam moją całą rodzinę, moją babcię i wszystkich chorych. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam ciebie, wszystkich twoich przyjaciół, cały piękny królewski Kraków. Z Panem Bogiem i oczywiście wyślij do nas swój adres kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo proszę, Kropelka Radości, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił? Nikola. Ile masz lat, Nikolka? 11. Nikolka, szóstka, ósemka, dziewiątka czy dwunastka? Szóstka. Bardzo proszę o zaznaczenie szóstki. Znamy dwie literki, dwie samogłoski. W drugim polu samogłoska E i trochę dalej samogłoska O. Jesteś gotowa, Nikolka? Tak. Uwaga, uwaga. Żaglówki po nich pływają. Rybacy łowią w nich ryby, w leżących nad nimi lasach latem zbieramy grzyby. Jeziora? Spróbujemy. Świetnie, dokładnie tak. Żaglówki po nich pływają, rybacy łowią w nich ryby i oczywiście w przepięknych lasach położonych blisko jezior można zbierać okazałe grzyby. Brawa dla ciebie, czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz, Nikola? Pozdrawiam moją mamę, mojego tatę, babcię, moje koleżanki z klasy i moją przyjaciółkę Asię. Pięknie, dziękuję. Jakie masz plany na dzisiaj, Nikola? Dzisiaj będę na placu zabaw i będę na imprezie. Pięknie. Dobrego dnia zatem tobie życzę. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Nie zapomnij wysłać do nas swojego adresu kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo proszę, Kropelka Radości. Halo? Halo, halo? Dzień dobry. Dwa bobry, szczęść Boże. Jak masz na imię? Antoni. Antoś, ile masz lat? 13. 13. Skąd do nas dzwonisz? Kalisza. Pozdrawiamy Kalisz. Antosiu, oto nasza krzyżówka. Ósemka, dziewiątka albo dwunastka. Taki mamy wybór. Który numer dla ciebie? Dziewiątkę. Bardzo proszę o zaznaczenie dziewiątki. Nie znamy żadnej literki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z sześciu składa się prawidłowa odpowiedź. Startujemy. Kiedy na morzu nagle się rozpęta, statek jak łupinka zatonie w odmętach. Niech myślę. No, kiedy na morzu nagle się rozpęta,
Statek jak łupinka zatonie w odmęku. Próbujemy. Świetnie, tak jest. To jest sztorm, Antosiu, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Teraz czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam babcię, świętej pamięci dziadka, mamę, siostrę, wszystkich cioć i wujków i tatę i przyjaciół. A słyszę, że masz jakiegoś czworonoga tam przy sobie. Tak, pieska. Jak się wabi? Tina. Dziękuję, Antosiu. Życzę tobie dobrego dnia. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. I oczywiście gratulujemy prawidłowej odpowiedzi. Książka Przyjaciele Boga, nagroda w dzisiejszym programie, zostanie do ciebie wysłana pocztą. Czekam na twoje dane adresowe @tv-drwam.pl. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Jak masz na imię? Staś. Stasiu, ile masz lat? Oto nasza krzyżówka, Stasiu. Została mi 8 albo 12. Który numer dla ciebie, Stasiu? 12. Bardzo proszę o zaznaczenie 12. Pamiętaj o jednej literce, którą mamy dosłownie w środku prawidłowej odpowiedzi. To jest spółgłoska R. Czy jesteś gotowy, Stasiu? Jesteś gotowy? Uwaga, uwaga. Kąpiele w nim wspaniałe, fal szumu słuchamy, w czasie jesiennej szarugi chętnie je wspominamy. Boże. Próbujemy. To jest morze, kąpiele w nim wspaniałe, fale szum słuchamy, w czasie jesiennej szarugi chętnie je wspominamy. Stasiu, kogo pozdrawiasz? Babcię, Jasia, dziadka, mama i tatę. Stasiu, a kto tam jest przy tobie, bo słyszę czyjś głos? Brata. Stasiu, a kto jest razem z tobą? No Bóg to jest to. Jaś. A Jasiu, to kto jest dla ciebie? Brat. Twój braciszek. A zatem pozdrawiam ciebie, Stasiu, pozdrawiam twojego brata Jasia, gratuluję prawidłowej odpowiedzi. I życzę tego, co dobre, Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Bóg zła, zapłać. I oczywiście, Stasiu, poproś także o pomoc w wysłaniu do nas swoich danych adresowych. Czynimy to korzystając z adresu mailowego kropelka@tv-trwam.pl. Proszę bardzo, halo, halo. Halo. Halo, halo, kogo witamy? Jak masz, na imię? Michał, ile masz lat? 11. Skąd do nas dzwonisz, Michaś? Z Danii. Michaś, oto nasza krzyżówka. Pozdrawiam ciebie bardzo gorąco. Zostało nam ostatnie hasło, dlatego proszę o zaznaczenie 8. W tej 8 mamy tak, pierwszą literkę to jest spółgłoska P. Później mamy spółgłoskę S i w przedostatnim polu mamy samogłoskę I. Michaś, czy jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Oto nasza zagadka. Nawet kropla wody bywa szczytem marzeń na tym wiecznie suchym, piaszczystym obszarze. Pustynia. Próbujemy.
świetnie, tak jest, to jest pustynia i zabrzmiały te nasze finałowe fanfary, które mówią, że rozwiązaliśmy prawidłowo całą dzisiejszą krzyżówkę. 12 haseł, jednej osobie, Weronice, powinęła się noga, ale ją także bardzo serdecznie pozdrawiamy, a wszystkim zwycięzcom gratulujemy prawidłowych odpowiedzi. Czekam teraz, Michał, na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam mamę, tatę, brata, babcię i ciocię. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam ciebie i wszystkich naszych przyjaciół mieszkających poza granicami ojczyzny. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Zapłać. I oczywiście wszystkim naszym bohaterom przypominam, wyślijcie do nas swoje adresy. Bardzo proszę, aby były one kompletne. Imię, nazwisko, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania, numer kodu pocztowego i miejscowość, w której znajduje się poczta, a także proszę o dopisanie numeru telefonu, z którego było wykonywane połączenie do naszego studia. Nasz adres mailowy kropelka@tv-drwam.pl. Kto nie ma możliwości skorzystania ze skrzynki mailowej, może zadzwonić od poniedziałku do piątku od 9 do 15 do sekretariatu telewizji Trwam 56 610 72 58. Trwają wakacje, ale pamiętajcie, że nie ma wakacji od Pana Boga i Jego przykazań. I przypominamy sobie ten nasz program minimum, który obowiązuje nas zawsze. Nie ma dnia bez modlitwy, nie ma niedzieli i święta bez Eucharystii i nie ma miesiąca bez spowiedzi świętej. Pamiętajcie o tym naszym programie minimum. Realizujcie go także podczas wakacji, podczas spotkań ze swoimi kolegami i koleżankami i mówcie im także o wielkiej miłości Matki Bożej do każdego człowieka. Wszystkim oczywiście życzę udanych wakacji, pięknych dni. I mówimy sobie do zobaczenia za tydzień w telewizji Trwam w kropelce radości. Z Panem Bogiem.